Widzimy w nim potężny znak dobroci i miłości Boga względem mieszkańców Sri Lanki. Równocześnie stanowi zachętę, aby wytrwać na drogach Ewangelii, wzrastać w świętości i dawać świadectwo pojednania. Tak o postaci nowego świętego papież Franciszek mówił w homilii podczas mszy kanonizacyjnej w Colombo. Jako kapłan oratorianin z Goa, święty Józef Vaz przybył do tego kraju inspirowany gorliwością misyjną. Z powodu prześladowań pełnił swe obowiązki potajemnie, często w nocy. Jego trud zapewniał siłę szykanowanym katolikom. Zmarł w wieku 59 lat, czczony ze względu na swą świętość. Papież wskazał, że święty Józef Vaz był wzorowym kapłanem. Dziś jego przykład nadal inspiruje Kościół w Sri Lance. Chętnie służy on wszystkim członkom społeczeństwa. Poprzez swoje szkoły, szpitale, ambulatoria i dzieła charytatywne nie czyni różnic ze względu na rasę, wyznanie, przynależność plemienną czy status społeczny. Prosi w zamian jedynie o swobodę wypełniania tej misji. Wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka. Jak uczy życie świętego Józefa Vaza, autentyczny kult Boga nie owocuje dyskryminacją, nienawiścią i przemocą, ale poszanowaniem świętości życia, godności i wolności innych oraz serdecznym zaangażowaniem dla dobra wszystkich, stwierdził Franciszek.